Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym hashtag 10 odcinku nagram dla was grany. Ktoś już z was mówił, że mam grać na trybie Xtreme. I zaraz zobaczycie, jak mi pójdzie na trybie Xtreme. Grany. Babcia atakuje najbardziej i szybko chodzi, więc po prostu trzeba uważać. I mogę wam przetłumaczyć, że darker to znaczy ciemność. Więc będziemy w ciemności. I zobaczycie, jak ja szybko przegram, bo ta straszna babcia szybko mnie dorwie. I jeszcze pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Agrohodowcę, pozdrawiam Kamila Rada, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Kubeczka, pozdrawiam Wiadro, pozdrawiam Najsa, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Elwę do Kondziu Malena Kukasz, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Najsa, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Dobra, to teraz zobaczycie, jak ja szybko przegram, bo przecież ja na tym poziomie nie mam szans. Ona jest za szybka. Zaraz zobaczycie, jak ja szybko przegram. Ale specjalnie dla was nagram coś takiego. To nie jest policjantka, ale straż. Człowiek jest na wszelki wypadek zaraz wciąż. Na wszelki wypadek. Co to jest na wszelki wypadek? Widzicie? Bardzo szybko chodzi. Bo tryb Xtreme jest bardzo ciężki. Dlatego ja wolę na razie na trybie Easy zagrać. Ale dzisiaj tak dla was to nagram, bo po prostu ktoś powiedział, że mam zagrać na trybie Xtreme i tak też to robię. O nie! Mówiłem właśnie o tym, że ona jest bardzo szybka. Wzmożone ryzyko jest takie, że mogę przegrać bardzo szybko. Do 5-4, nawet 2-3-4 minut. I szkoda o tym gadać, bo ja tu nic nie znajdę, bo ona mnie i tak dorwie. Z każdej strony. Trudno, ale pokażę wam wzmożone ryzyko na trybie Xtreme. Dizowski jakoś przeszedł, bo on jest mega utalentowanym youtuberem i jakoś se radzi, ale ja jeszcze muszę się podszkolić. W trybie na Androida to by było dla mnie zbyt ciężkie. Mówiłem, to już trzeci dzień, odkąd przegrałem. Teraz czwarty dzień. Lecimy dalej. Chciałeś coś? Nie. Już nic. No. I tego się trzymajmy. Jeszcze dzisiaj nagram dla was odcinki z Mimikry Horror Online i z Debakrum z Multiplayer. I nagram jeszcze Brawl Stars, więc coś się da obsadzić w tych filmikach. Jeszcze później nagram dla was informacje dotyczące mojego kuja, więc czekajcie cierpliwie. Wczoraj na live wam powiedziałem, że nagram to dla was powiedzmy o 10:00, 11:00, więc wy po prostu musicie czekać i tyle. Może dzisiaj jednak, wiecie co, nie nagram tego Debakrum z Multiplayer, tylko nagram Mimikrę i Brawl Stars. I na koniec tylko informacje dotyczące mojego jutrzejszego chuja.
I to by było na dzisiaj tyle. Jeszcze tylko jeden dzień mi został, żeby coś zrobić, ale już nic chyba nie zrobię, bo jest zmożone ryzyko, że mogę bardzo szybko przegrać. Już jest 5 minut. Zejdę na dół i zaraz zobaczycie. Widzicie? Jest zmożone ryzyko, że to po prostu przegram. Lizowski jakoś dał radę. No i to już jest koniec. Tryb Extreme to tylko Lizowski przeszedł. Ale ja muszę się jeszcze podłuczyć. To już mój koniec. Wiem o tym. Jestem tego świadom. Nawet nie zajrzałam do save'a, ani nie sprawdziłam klucza, bo ona już i tak mnie dorwała. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przyfajny odcinek zgrany na trybie Extreme, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co? Ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Narka. Pa.